Rekordy. Mam z nimi dużo wspólnego, bo ja też co jakiś czas zostaję pobity. Różnica między nami jest taka, że ja jestem dosyć prostym celem, a rekordy w LoLu już nie za bardzo. Wiele z nich istnieje od bardzo długiego czasu i niesamowicie trudne byłoby chociaż zbliżenie się do pobicia któregokolwiek z nich. Nie mówiąc już o tym, że z reguły do ich pobicia potrzeba więcej szczęścia niż umiejętności, albo w ogóle użycia sztuczek, które można uznać za nielegalne. Inaczej rzecz ujmując, najważniejsze czynniki, tak jak długość gierki, wybór postaci w grze czy stężenie nieudaczników w meczu, jest poza twoją kontrolą. I skoro mam je faktycznie spróbować pobić, to ten wstęp nie napawał mnie za bardzo optymizmem. Ale nie musiał, bo i tak spróbowałem pobić 5 różnych rekordów w 5 różnych kategoriach. I to wszystko grając same rankedy. Każdy z nich w swoim czasie został pobity w inny ciekawy sposób. I ja dzisiaj dokładnie pokażę ci, jak oni to kiedyś zrobili, ile te rekordy wynoszą i jak ja spróbowałem je pobić. A pierwszy z nich w teorii jest bardzo prosty, lecz niesamowicie trudny w praktyce. Bo mowa o rekordzie sfarmionych creepków podczas jednego meczu. No brzmi banalnie, dobijasz wszystkie creepki jak leci i modlisz się, że będzie mecz trwał jak najdłużej. No nie za bardzo. W tym sezonie rekord creepków na rankedzie został uzyskany na Ameryce i wynosi on ponad 4000 creepów. Problem w tym, że zostało to wykonane na Ironie 4. I najprawdopodobniej ziomek smurfował i pykał sobie dla zabawy smulderem w lesie. Takich przypadków jest wiele. Znalazłem na przykład gry, w których ludzie mieli po 6000 creepków, ale niestety te gry były ustawione. Co mam przez ustawione na myśli? No, było kilka smurfów, minimum 2 w jednym teamie i 2 w przeciwnym teamie, żeby nie mogli się poddać. No i grali stakującymi się postaciami. Dlaczego akurat tak? No po to, żeby mieć pełną kontrolę nad grą. Dzięki temu mogli grać tak długo, jak chcieli. I nie do końca z archiwum, z oficjalnymi rekordami na rankedach ze wszystkich sezonów, bo po prostu było ich za dużo. Ale na pewno jest jeden legitny rekord. Skąd o tym wiem? Ponieważ przydarzył się on na profesjonalnej scenie równo 1465 sfarmionych creepów. 94 minuty gry. W tym meczu Teddy pobił rekord świata na największą ilość CS-ów. Czy zdobycie tego rekordu było niesamowite? No było. Niesamowicie nudne. Koleś na Sivir klikał jeden przycisk w wave'a, farmił wszystkie kampy w lesie i jego drużyna czekała na kolejny objective. W tej półtora godzinnej gierce było tyle killi, co u mnie w 10 minut na soloku. No właśnie, a jak ja podejdę do pobicia tego rekordu? Już ci mówię, z rękami złożonymi w krzyżyk. I pierwszą grę rozpocząłem od Sivir. Zupełnie tak samo jak nasz rekordzista, ale z tego co mi wiadomo, to on nie zmisklikował flesza na początku gry. I zawsze to samo niekomfortowe spojrzenie od mojego supporta. Jako że jest to pierwsza gra, to jedyne co chciałem osiągnąć w early game'ie, to dobijać tak dużo, jak tylko mogę bez tracenia zbędnych HP-ków. Nie było źle, ale grając na prawdziwych ludzi trzeba się liczyć z tym, że nie zawsze będę w stanie stać na linii i farmić. Także starałem się w ogóle nie bić, żeby nie tracić przypadkowo creepów, mimo że czasami po prostu no muszę zalinować albo coś zrobić. Trzeba było uratować drużynkę przy smoku, także schodzę. Zabijamy jednego, udaje się przeżyć. Creepki, no mogło być ich więcej, ale jeszcze dżungli nie zacząłem też farmić. Problem jest w tym, że ta gra zapowiadała się jak zupełny stomp, bo znowuż dejwujemy oponentów na bocie, no ziomeczki nie mogą ustać. No ja chcę miło i przyjemnie tylko farmić. Nic więcej, ale przeciwnicy w kółko chcą się bić. Nie zrozum mnie źle, fight wychodzi mega dobrze, ale wiadomo, ja mam teraz inne priorytety. A takie dymy tylko mi w tym przeszkadzają. Także po detku Polska przyjmuje mida, przyjmuje również Kasadina i kilka minut później przeciwnicy FF-ują. No, ten, tego. Wydaje mi się, żeby chociaż było blisko, żeby zrobić chociaż dobrą próbę pobicia tego rekordu, muszę grać mida. Dlaczego? Po pierwsze na midzie jest mniej dymów, no. Oczywista sprawa, na bocie jest więcej dymów, 4 ludzi, każdy gra pod bota. Po drugie, bliżej mam do jungle campów, a po trzecie mogę grać Ryzem, chiński Duin, Big Xiao, Bei Feng Mai Lao. Dlatego teraz gram niebieskim. Plan jest taki, żeby farmić wszystko co się da. Oczywiście najpierw środkę Marysię zagubioną w lesie poszlachtowaliśmy i witamy na midzie. W tej grze będę robił coś w tym stylu. Wiesz o co chodzi? To było moje jedyne zajęcie przez pierwsze 13 minut gry, podczas których brałem creepki z linii, brałem creepki z lasu i tak w kółko. Tutaj przy okazji był test na silną psychikę. Tylko mężczyźni cofają do końca, prawda? No, ulcik pomagał mi dostawać się w miejsca, gdzie creepy się farmi. Ponad 10 na minutę jak na razie, lecz niestety moja drużyna zupełnie nie dawała sobie rady i musiałem wraz z nimi chodzić po teamfightach, gdyż po prostu nie mogli grać. Każda minuta, w której nie jestem na wave'ie, to smutna minuta. I przez to, że tak mocno wtapiali nasi koledzy, to trochę traciłem wiarę. A razem z nimi traciłem też dżunglowe kampy, no bo nie mogłem ich za bardzo brać. Enemy team po prostu je brał za mnie. Ostatecznie zaskutkowało to przegraną z wynikiem 300 creepków. Trochę zabrakło i chyba będzie ciężko to zrobić. Ale nie poddam się za szybko, znowu Ryze, było dobrze. Tylko tym razem gram na mega agresywnego Yasuo, który dostał przy okazji first blood od mojego top lane
Steinera, dzięki byku. Powiem tak, chciałem dokonać Bagetsona na klawiaturze w pewnym momencie. Nie dało się nic zrobić, kiedy przeciwnicy tak się mocno feedowali. Stan creepów na ten moment? Fatalny. Ale los się odwrócił i z bycia zupełnym uselessem, stałem się potworem do bicia depsa. Szybko nazbierałem trochę itemków i kasowałem creepy na dwa spele. To pozwoliło mi z bycia mega do tyłu w creepach wyjść nawet na prostą. Mecz był długi, to prawda, ale znowuż miałem przegrywającą drużynę. I znowu nie mogłem farmić dżunglowych kampów, bo musiałem stać w bazie i farmić te creepy. Ostatecznie przyjmuję wynik 351 za bliski do 4000. Dopiero teraz zauważyłem, że zrobienie tych wyzwań spowoduje bardzo dużo obrażeń na mojej psychice. A jak już o obrażeniach mowa, to rekord obrażeń jest nie do pobicia. W tym sezonie był przez chwilę bug, który pozwalał Ramusowi na zdobycie absurdalnej ilości armora. Było to możliwe tylko jak znajdowałeś się w smokescreenie od Gravesa. Nie wiem jakim cudem to mogło działać. Takie spaghetti musieli mieć w kodzie, że należy się gwiazdka Michelin. No, te rekordy po prostu są absurdalne i w żaden normalny sposób nigdy nie zadasz 2 miliardów obrażeń. Dlatego zamiast próbować pobić rekord nie do pobicia, spróbowałem coś innego, lecz nadal podobnego. A mianowicie ilość killi. Ten rekord jest bardziej realistyczny do zrobienia od poprzedniego, choć również ciężki. Dlaczego? Jest kategoria ilości killi do 10 minuty i jest również kategoria do 20. W tym sezonie kolega do 20 minuty zdobył 340 killi? Czekaj, jak on to zrobił? Gra była zupełnie ustawiona i przeciwnicy to było 5 jego ziomeczków, którzy za każdym razem jak się respili, wchodzili po prostu w niego i umierali. Nie wiem jak można się tak wysnajpić, że gra się 5 na 5, tylko ze swoimi znajomymi, ale muszę przyznać, że jest to imponujące. Ja chciałem do tego podejść z bardziej legitną strategią i dlatego zagrałem duo na bocie pod mega dojazd. Pierwsza gra i pomysł był taki, żeby iść Dravenem z jakimś supportem do dojazdu. Ale nie przewidziałem jednego problemu, lecz jakże dużego. Oprócz tego, że enemy team to są dwa bobasy awczące pod turetem, to jak już uda się z nimi bić, to ja gram z Pike'em. Pike to jest również morderca, który dosyć łatwo ksuje kille. No, muszę przyznać, nie przemyślałem tego do końca i wyszło na to, że Dravenem miałem więcej asyst niż killi. Dograłem tę grę do końca, ale wiadomo, no tutaj nawet nie było blisko, chociaż starałem się troszeczkę poddymiać, no dojazd za dojazdem, ale nic z tego. Próba numer 2 opierała się na tym samym, tylko tym razem z zakutą puchą. I muszę przyznać, że było o niebo lepiej. Powód numer 1 to Nautilus po prostu mniej fragów kradł niż Pike. Normalne. A po drugie, tych dwóch kolesi chciało się bić. I mimo, że czasami przegrywaliśmy, to też czasami wygrywaliśmy, co sprawiało, że ciągle jakieś kille wpadały. I tak, to była o wiele lepsza próba, bo w 20 minut było łącznie 11 killi. Ale to nadal, w ogóle nie było blisko, żeby być pierwszym 1000 graczy. Daję szansę Kartusowi i już w 40 sekundzie zdobyłem pierwszego fraga. Co prawda nie byłem za bardzo optymistycznie nastawiony, mimo że czat w mojej drużynie mógł na coś innego wskazywać. To prawda, Braum i Kartus to nie jest za dobre combo, ale nie daj się zwieść. Kolejny fight, mamy jednego fraga, a w jeszcze następnym bijemy się, udało się zwiać, ale ona ma 0 HP po fajcie. Dlatego ultuję z myślą, że zabije Leonę, a tutaj ty. Co tu się dzieje? Mega dawka adrenaliny. Dostajemy ganka od Rengara, ale to kolejne 2 fragi. 9-13 minut. Powoli się rozpędzam. Co prawda przeciwnicy mi nie odpuszczają i w kółko mnie gankują, ale ponownie trypla mam. Już 13 fragów. Później troszeczkę to spowolniło, ale do końca gry 25 killi. Biorąc pod uwagę, że nie grałem na Irony 4, tak jak większość naszych rekordzistów, to jestem w stanie powiedzieć, że była to naprawdę dobra próba. I szczerze, to ciężko będzie coś takiego powtórzyć z mojej strony, szczególnie, że nie jestem ani mainem Kartusa, ani graczem Kartusa. Plus wiadomo, nie chcę intować, oprócz killi muszę farmić, pomagać co nieco drużynie, no i oczywiście pushować turety. Turety, tak, no. Jaki jest rekord damage'a w turety? Nie wiem, nie do końca ktokolwiek o tym myślał do tej pory. Za to sprawdziłem na Wikipedii lolowej, ile można maksymalnie zadać w turety. Wyszło na to, że jest to 43500 obrażeń. Tyle mają łącznie turety wszystkie życia. Lecz niektóre z nich się leczą, więc teoretycznie można mieć tego damage'a troszeczkę więcej. Przeglądając Reddita, nikt za bardzo nie wie, kto jest tego rekordzistą. A na YouTubie? No, większość youtuberów robiło to na normalach. A ja szukam bardziej jakiegoś świra, który na rankedzie to zrobił. I natknąłem się na nikogo innego niż na Debausa, który według tego shota rok temu zadał 29 tysięcy obrażeń w turety. Dosyć sporo. Także sprawdzę, czy będę w stanie dowieść takiej ilości obrażeń. A jako, że mam dosyć świeżego trandla, to dobrze wiesz, kim to zrobię. Na początku staram się farmić i nic więcej. Umieram, no to Orna, no weź. Na szczęście to tak zwany good death i mogłem frizować ile chcę. Uzyskałem dzięki temu niemałą przewagę w minionach i dzięki temu też zrobiłem dosyć dobrego trade'ika na tym Ornie. Kolega oczywiście postanowił się nie cofać po tym trade'ie i podchodząc pod creepy się po prostu wywrócił. Przy okazji powiedział co wiedział, nie no, mega rel. Jest 10 minuta, a ja nawet tureta jeszcze nie tknąłem. Ale powiedzieć ci coś ciekawego? Nie musiałem. Dopiero po itemach można one-shotować turety, a Orn ciągle odpuszowuje, więc dopóki on tu jest, to jest ciężko. Także wjechał, pierwszy item Hallbreaker, w runkach demolish, no i wbijam po prostu pod tureta, żeby brać dwa plejty. Naprawdę, piękna sprawa, takie oranie turecików i długo nie musiałem czekać, aż enemy team spuści mnie na chwilę z oka. Śmierć za damage na turecie zawsze jest worth mordeczko. I teraz próba numer 2. Tym razem dojazd tureta
Fizeta oddał, ale Fiz mi nie odpuszcza. Żeby uniknąć Fiza, tym razem biegnę w topa. Cały turret w 10 sekund, no jakiś rekord. Sławka po Trinity i znowu na bota. To był dosyć ważny push. Dlaczego taki ważny? No bo skończyłem na nim gierkę. No dokładnie, wziąłem tureta, inhiba, tureta pierwszego, tureta drugiego. No i w sumie to Nexusa też. Pomyślałem, że kończąc tą grę samemu zadałem sporo. I nawet było ok. 24,5 tysiąca damage'a. W sumie to jakbym poszedł na jakąś inną linię i wziął jednego tureta więcej, to by się to udało. To jest ponad połowa wszystkich turetów w grze. Także tym optymistycznym akcentem wchodzę w kolejną grę. Tym razem już od pierwszej minuty zaczynałem skubać wieżę. I po tym jak skosiłem pierwszą, to druga też prawie upadła w 11 minut. No to musi być mój rekord, no musi być. Okazuje się, że nie. To by była idealna gra na zrobienie ogromnej ilości depsa w turety. Gdyby nie fakt, że moja drużyna to banda fakerów nagle. Każdy ma koreański paszport znikąd. Nie ma na mapie już dosłownie żadnego tureta, którego mogę wziąć za friko. Kurde, no ja dosłownie inhibitor wziąłem w 15 minut, ale nie mam co brać dalej. Brak turetów skłonił mnie do najgorszych praktyk w postaci intowania za damage wieże, ale no musiałem kiedyś to nabić. Jako, że moja drużyna była tak dobra, to mogłem tylko nabić 18,5 tysiaka. Kolejna próba, znowu w Nasusa i... Nie no, ta gra to była jakaś pechowa. Moja Leona awczuła od 5 minuty, bo Samira Leona przegrała linię w Sonę Smoldera, kiedy enemy jungler cały czas siedział na topie. I potem Samira zaczęła mnie jeszcze intować, bo to ja jestem jej supportem. Zobacz na niego, nie będę przecież z takim grał, wysiadamy. Dobra, zostańmy już przy tych 24,5 tysiąca damage'a. Najwięcej tyle uzbierałem w turety i tak po tym, co zobaczyłem od mojego botlane'a, będę musiał się leczyć. Tylko pytanie, jak dużo i jak długo? Bo żeby zrobić rekord największej ilości leczenia w grze, potrzebujemy bardzo skomplikowanej sytuacji, która często się nie zdarza. Musimy mieć bardzo długą grę, wyrównaną, aby przyjmować obrażenia, ale w tym samym czasie leczyć się i nie umierać. No, w tej kategorii dominuje na samej górze Senna w tym sezonie, co było głównie spowodowane nie bugiem, co prawda, a tym, że były to niesamowicie długie gry. Enemy team pozwalał ci stakować, wiadomo, kolesiostwo i miałeś wiele tysięcy AD. A ten i heal akurat się zadeskaluje, no cóż za niesamowita sprawa. Oczywiście ja tego w taki sposób nie zrobię, za to wykorzystam inne dwie postacie. Vlada i Zaka. Zacząłem od Vlada i szybko zrozumiałem, że to mógł być błąd. Vlad zupełnie nie ma podjazdu do Zaka czy innych postaci. I jak rzuciłem drugi raz okiem na tą listę, faktycznie, tutaj jest tylko glut. I po przykrej grze na Vladimirze, oj, bardzo przykrej, wolałbym o niej nie pamiętać, powiedziałem goodbye Vlad i hello Jel. Plan był taki, aby iść w Spirit Wizażkę i zwiększać sobie healing. Revitalize i Grasp w runach na pewno przy tym pomogą i ten nowy item, co leczy co jakiś czas, też pewnie pomoże. Trzeba bardzo dobrze wybalansować statystyki, bo wiadomo, więcej HP to więcej leczenia na Zaku. Ale jak jesteś zbyt papierowaty bez armorów i resistów, to nie będziesz miał kiedy się leczyć. Linia w Gnara przebiegała w miarę dobrze, bo ziomek był tak zwanym nobem. Jedyne co starałem się robić, to rzucać speli tyle ile mogę i podnosić moje glutki. Tyle. Kolejna rzecz, która mocno pokrzyżowała mi plany, to anti-heal, który o wiele zmniejszy leczenie, jakie otrzymam do końca gry. Więc jedyne co mogę zrobić, to modlić się, że nikt z enemy teamu tego nie złoży. No oczywiście to zrobili, ale mniejsza z tym. Yumi na mnie usiadła i razem z nią biegałem po mapie. W kółko się klepaliśmy. Prawda jest taka, że żeby być w stanie tyle się wyhealować, muszę się w kółko bić. Na leczenie w tej grze narzekać nie mogłem, bo było go sporo, ale problem był większy z antyhealem, tak jak już mówiłem, bo Gnar go złożył bardzo szybko w swoim buildzie, co drastycznie zmniejszyło mój healing i pewnie gdyby go nie złożył, mógłbym na koniec go mieć razy dwa. I przypuszczam, że te rekordy właśnie w taki sposób się tworzyły, że ludzie po prostu nie składały antyheala. Kolejnym problemem była też moja drużynka, bo bijąc się na pięciu z moją Yumi, bardzo szybko umierałem i nie było czasu za bardzo, żeby bić się i leczyć. Oprócz największego depsa w drużynie, wyleczyłem się około 70 tysięcy, no musiałbym zrobić ponad połowę tego, żeby zaistnieć w tabeli, a gra trwała 30 minut, no przyjmując, że antyheal zmniejsza o połowę około, to wydaje mi się, że może to jest nawet realne. No ale dobra, jeszcze jedna szansa, tym razem w Kassantę. Early, no ponownie zaorane, nie wiem, jakieś noby się tutaj trafiają i tym razem technika wjechała port Hardsteela. Pomysł był dobry i wyszło to mega dobrze, jako że doszedłem do 1000 staków, ale same teamfighty były dosyć krótkie, żebym mógł się dużo leczyć i mimo, że tą grę wygraliśmy i że ja byłem praktycznie nieśmiertelny, to znowu byłem w okolicach 70 tysięcy, nawet mniej. A najlepsze jest to, że przeciwnicy nawet nie mieli za bardzo antyheala, więc może to nawet nie ma za dużego znaczenia. Zupełnie bez podjazdu jestem do czołówki. Przynajmniej dużo staków biję na Hardsteelu. A w ogóle wiesz, że oprócz Hardsteela da się też stakować na postaciach? No, zrobiłem o tych postaciach całe wideo, dlatego ten rekord to taki mały bonusik. Zamiast gadać jak i które postacie jak działają, to spróbuję po prostu wyfarmić tyle staków, ile mogę na tych postaciach. Jako, że ten rekord jest bardziej for fun, bo nie da się sprawdzić, kto miał jaki rekord staków. Można jedynie szukać na YouTubie jakichś zapisków starych gier. Najlepsze, co mogę ci pokazać, to ta 3-godzinna gra, gdzie streamerka była trzymana jako więzień meczu przez właśnie stakujące postacie. Na niższych dywizjach, na azjatyckich serwerach, jest to dosyć popularne, żeby trzymać jako zakładników dużą ilość gier. Ja się dotychczas ani razu z tym jeszcze nie spotkałem, no ale oglądając woda, jest to naprawdę smutne, co tu się dzieje. Ciężko też powiedzieć, ile Nasus w tej grze na przykład miał staków, czy na przykład Senna, ale oboje mieli sporą ilość creepków. A że gra trwała 3 godziny, to przypuszczam, że mieli ich naprawdę dużo. Także tak w skrócie, zagrałem wraz Veigarem,
Ragnarem. Jedyne co chciałem w Early robić, to farmić i od czasu do czasu rzucić spela w oponenta. No, rekordu na pewno nie pobiłem, ale stakowałem chyba w miarę szybko i na koniec 30-minutowej gry miałem koło 400. Na susem, umierając ze staki, no co ja ci mogę powiedzieć, 20 minut miałem 550. Czy to mało, czy dużo? Nie wiem, ale chyba sporo jak na solo duo. No i Aurelionem? Po pierwsze nie umiem grać Aurelionem, a po drugie 500 staków w pół godziny, po czym bomba nuklearna na europejską rodzinkę została wysłana. Nie będę tutaj więcej drążył, bo smutna prawda jest taka, że grając legitnie raczej nigdy nie pobijesz żadnego rekordu i prawdopodobnie ty też nie pobijesz żadnego rekordu. Ludzie specjalnie się snajpią, żeby to robić, albo specjalnie tworzą konta i schodzą na bardzo niskich dywizji, albo po prostu bug abuzują. No inaczej mówiąc, rekordy są jak dzieci. Legalnie ich nie pobijesz.